Aż mi się przypomniała jedna piosenka. O, na 70 będzie trzeba zahamować. O nie, to się stało, o nie. Ja tam widzieć i Elkę, a to za głębie. Stal, on bez idzie, jak jechali. Jechali, jechali. Co ona tam szuka? Zbawienia? Pod pana domem. Zbawienia szuka pewnie, no. Przecież pan Bimber. No, chowaj, chowaj pan Bimber najlepiej. Bo jeszcze przyjdzie i sobie weźmie. Witam serdecznie, panie Olo Kolej. Będę pana obsłudziwał przez całą drogę. Dobrze, cieszę się bardzo, że mnie będzie pan obsłudziwał przez całą drogę. Nie wiem za bardzo, jak się tym towarem jedzie. Na razie jadę względnie przepisowo. Nic się jeszcze nie wydarzyło. Jakoś daję radę. Weźmy tylko zwiększmy moc. Muszę się rozpędzić z powrotem do stóp. Wy, bo mokra zaraz. To może dlatego ten. Czy 130, 120, a nie 30, 120? O próbę hamulca na najbliższej stacji? A ja mam postój techniczny dopiero kawałek dalej, wie pan? Postój techniczny ja mam dopiero w Nóżcu. Wykonanie polecenia. Dobrze, w Nóżcu się zatrzymam i wykonamy próbę hamulc. Bo inaczej kardynacz. A nie, pan mi tutaj znaczkami nie rzuca, bo zaraz tu wujek Bohun się przyczepi, że ja mu od niego te sformułowania biorę. Prawa autorskie, wie pan, i te sprawy. No, tak będzie. Proszę mi tu nie rzucić laczkami. I ściągamy na bocznicę. No, w Nóżcu się zatrzymamy zaraz. Proszę podawać wielokrotnie sygnał dźwiękowy. Jak będzie taka potrzeba, to oczywiście będę podawał. Na przykład teraz przejeżdżamy przy peronie, trzeba nadejść sygnał baczność, żeby ludzie się odsunęli.
No właśnie dopadałem przed stacją sygnał baczność. Tak szybko już do pana dojechali. Ograniczenie do 60 będzie. Mądrze, no niemożliwe, że w 15 minut przywieźli pana pizzę. Aż mi się wierzyć nie chce. Proszę zbić do 45. Jeszcze tylko raz i próba hamulca w nóż, co tam zmieniać. Czemu do 45? No dobrze, no zwolniłem do 45, proszę bardzo. Niech pan ma. I brat za mnie na razie prowadzi. Niech pan nie wykorzystuje tego brata do swoich niecnych czynów. Dziękuję, były małe remonty. Małe remonty to będą zajarzenianką. Ponoć mam się zapoznać z sygnałem, z tym, z rozkazem pisemnym. O! Prosimy o sprawdzenie radiostop. Tak. W trakcie jazdy się nie wykonuje testu radiostopu. No i jazda bezprądowa, no. To jest najważniejsza sprawa? Nie, gdzie? Radiostop? Po co czemu radiostop? Prawdziwy maszynista jedzie bez radiostopu. Obsługuje ten pociąg. Jak to kierownik pociągu? Panie, to jest pociąg towarowy. Jaki kierownik pociągu? Witam serdecznie, panie Mexicano TV. Aha, otwiera pan bika drzwi. Aha. My hamujemy, bo to 40, nie? No ja się na czat zapiszę. Może ta nastawa towarowa hamująca jest strasznie powolna. Nie, no ale panie, no już bez przesadyzmu, nie? No już jest mała przesada, nie? Robić se transmisję, robić se reklamy. Robić se reklamy. Przesada. Druga wiadomość na kanale, a już reklama. I mam list przewozowy na przewóz pustych McLaren do Dębicy. Ja też mam list przewozowy.
nie na puste wędlarki akurat. Proszę się bardzo, że pana interesuje. Może pan sobie w takim razie oglądać transmisję. Dociągniemy jeszcze. No dociągnąłem. Także nie widzę semafora. Dzisiaj jeździłem po Załkowie F2 na SU46 w pospiesznym wieczornym. Mega klimat, jak na moim Podlasiu. Cieszę się bardzo, że się panu podoba klimat. No Podlasiu jest fajny, ładny, ładne widoki, ładny klimat. Proszę o próbę hamulca, no dobra, no. Z jakim ja tu dużym opóźnieniem przyjechałem. Ciekawe. Próba hamulca. Zaciągamy. To wszystko działa. Resetowanie radia. Proszę bardzo. Wyłączony i włączony. Dobra, i luzujemy. Wszystkie wagony syczą. Wszystkie wagony syczą. Amulet działa prawidłowo. Zakaz reklamy, tak, zakaz reklamy jest. I obowiązuje, jak to zresztą na każdym streamie każdego użytkownika. A ewentualnie donate'em jeszcze reklamy, no jeszcze tyle to zrozumiem, ale na czacie. Jak bez niczego się reklamować, to to ma być. Wszystko działa prawidłowo. A ten radiostop. Jeszcze niedawno mieszkałem w Białymstoku przy stacji Białystok Starosielce. Fajne czasy. N57, ST44 i SU45 na Jałk. Nie miałem, byłem w Białymstoku, to tylko te nowe SU. SU 4210? Nie. Nie, no ja gdzieś tam SU jeździłem, w każdym razie. Ej, nie ten. Taka nowoczesna lokomotywka. Próba radiostopu, niech panu będzie. Kanał 10. Tak, przewód główny działa, to działa. Wszystko działa prawidłowo. Chciałbym przyuważyć, że wszystko działa prawidłowo. Gdzie jeszcze 4 minuty postoję? Kto to powiedział? Skąd? Kononowicza? Nie znam. Nie kojarzę gościa. Czemu co stoisz? Andomierz Winnic w Alicy. Proszę sprawdzić jeszcze pantografy. To sprawdziłem na samym początku, panie adwokacie, i wszystkie pantografy sprawdziłem. Pizzę? Ale jaką pizzę? Bo to wszystko zależy od smaku. O,
On dzisiaj w ogóle przetwornicę wyłączy, jeżeli nam lokomotywa nie hałasowała, no ale... Że to bujt. No to nie, to ja dziękuję za taką pizzę z salami i szynką. Miała, że mi taką na ostro, jalapeno najlepiej. Scenerię wrzącę objechałem, ale brakuje suszy do sandomierza, żeby sobie dłużej pojeździć. Nie, mi tam osobiście mówiąc wystarcza to, co jest. No jeszcze pan zmiany nie miał, to się zmienia. Mi tam zupełności wystarcza to, co jest. Bo za długo też nie można jeździć. Szanujmy się, jest to symulator, mam robić rozrywkę, a ja bym tu miał siedzieć. Jakbym miał tu siedzieć nie wiadomo ile czasu, to by mi się to szybko znudziło, a też sobie ze godzinkę, dwie pojeżdżę dziennie i jest fajnie. Przejeżdżę do 40 plus RP1, no się zgadza, bo mamy rozjazd, no semafor zresztą pokazuje do 40. Możemy to przeuważyć. Ja jeszcze lubię scenerię takie, że drawinowo do wieczora na przykład. Drawinowo od rana też jest dobre. Wrzosy też mi się podobają. Tam jeszcze jest linia 0,53, też jest fajne. No i to w sumie tyle. No, całkowo lubię, ale tam same spalinówki jeżdżą i to mi się nie podoba, bo... Mi się podoba całkowo, ale nie ma fajnych lokomotyw do maszyny, żeby można było pojeździć sobie tą spalinówką. Nie ma takich nowoczesnych, fajnych lokomotyw. Tego mi właśnie brakuje w maszynie. Jakiejś nowoczesnej lokomotywy spalinowej. Bałtyk fajny, ale krótki, fajny jakby Bałtyk połączeń na przykład drawinowym. Zgadza się z panem, panie Mexicano. No to bardzo do siebie pasowało. Jest te 43 fajnie jest zrobione. Proszę bardzo, jest IRP1. Ach, ty, to cię na czacie gada, no. A jest te 43, to też jest, nie, to jest stara lokomotywa. Dobra, wyjechaliśmy z tych rozjazdów, tak, już na dawno chyba. Dobra, 36 jest na bezoporowe bocznikowanie. Rozpędzamy się, mamy opóźnienia bodajże z 5 minut, według aktualnego rozkładu, no ale cóż, co mi tam. Ja mam mega opóźniony czas. Wydaje się panu, wydaje. Nie mogę się doczekać, aż dodadzą N63H albo SA95 na maszynę. N63H może być... A SA95, no, ja bym wolał, żeby oni zrobili ten pulpit do SA133, 134 albo z SA137 na przykład. No, widziałem na żywo ostatnio nawet taki pulpit, bo jechałem pociągiem, który miał akurat posty i były drzwi od maszynisty otwarte, więc sobie podszedłem ładnie, pooglądałem za maszynisty, tak jednym oczkiem tam zerknąłem. Maszynista sobie siedział, tam chyba z jakieś papierki wypisywał. I zobaczyłem, jak wygląda gabina, naprawdę bardzo ładnie. Wchodziłem do technikum kolejowego w Białymstoku, to kumpel maszynista mnie przewiózł ST43 do Lewickie, stacja po pociąg ze zbożem. A, to pan panie Mexicano w technikum kolejowym był. No podziwiam. Ja też bym poszedł, ale chyba z takim wzrokiem by mnie nawet nie przyjęli. A jeśli chodzi o
bycie maszynistą, najmniej się bynajmniej wydaje. Ja tam bym wolał LD 1661. Nie słyszałem o takim nigdy, ale dobra. Nie, wielkości dochodzą po 30 sekundach. Może panu się live opóźnia. Niech pan tam kliknie na żywo taką ikonkę. Przepisy się zmieniają. Co już teraz z takim wzrokiem jak mój można iść? Żeby w okularach jeździć? Naprawdę? Pan jest przez 2 lata uczony na maszynistę, przecież pan jeszcze w technikum nie jest. Nie wiem, jak ktoś tam bardziej wie, jak to wygląda na ten temat tych przepisów. I czy z wadą wzroku przyjmują na maszynistę, czy nie? Może się na czacie wypowiedzieć z chęcią posłucham? No jest to dla mnie bardzo interesujący temat, a ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie. Gdzie podanie RP1? Pani, nie będę przed tym. Stacją podało RP1, no tam gdzie trzeba podać, tam podaję. Kierunek maszynista też można. No, można też prywatnie iść na licencję maszynisty. Podaję przed przejazdami. No jak jest znak, to podaję. Wskaźnik, no nie znak. Gdzieś ktoś jeszcze doczepi. Teraz by już była katastrofa kolejowa, bo ten w tym maluszku wyjechał prosto pod pociąg. Jeśli jest my przejazd, to z RP1. My przejazd. Co to jest my przejazd? A wie pan, panie Simon, też bym chciał, tylko no... Mówię, z moim wzrokiem... by mnie nie przyjęli. Bynajmniej nawet jakbym chciał prywatnie sobie robić licencję maszynisty. Ja no, prywatnie jest na licencję maszynisty do zrobienia. Można sobie zrobić prywatnie, nie? Nie, bo widziałem tam ileś tam tysięcy to kosztuje. Ja mówię, no... Nie blokuje wadę wzroku, niestety. Ona mówi, że nic nie trzeba mieć. Też tak mi się wydawało. Druga radia. Słuchaj dobrze na kanale drugim. No, uczą każdego podstaw, to się dogada. Zobaczymy, no może... O, resztę. A życie pokaże, co będzie. Dziadek naprawiał pociągi, ale nie żyje. No szkoda, no.